Kochani, witam Was bardzo serdecznie na kanale Zakręcona Pozytywnie. Zobaczcie, z kim Was witam. Hello! Dobra, kochani, lecimy z wiadomością od tej osoby, którą macie w serduchu na myśli, o której myślicie, o której po prostu chcecie zapytać, co ta osoba chce Wam powiedzieć w chwili obecnej, w tej chwili, z którą nie macie kontaktu, z którą waliście kontakt, z którą jesteście po prostu w zawieszeniu, tak? Także lecimy z wiadomościami od tej osoby. Szybkie wiadomości. Co chcesz jemu jej powiedzieć? Osobie, o której o Ciebie pyta. Za mało się starasz, nikogo nie chcę innego, brakuje mi bliskości, której mi nie dałaś, nie dałeś. Szanuję się na tyle, że od Ciebie odchodzę, skoro nie doceniasz tego, co ja dla Ciebie robię. Ta osoba tu ma, kochani, podkreślę na myśli pewnie to, że poświęcała Wam czasu, Wy tego nie zauważaliście, mieliście to gdzieś i ta osoba po prostu od Was odchodzi. Nie reaguje, gdy ktoś wspomina o Tobie. Mega mnie zraniły Twoje słowa i Twoje intencje, podejście do naszej sprawy. Serce mi pękło na pół, czyli zraniliście tę osobę. Nie mogę znieść Twoich przykrych słów w moją stronę. Klamka zapadła, nie masz odwrotu. Nie zostawiaj mnie na lodzie i przestań mnie w końcu stawiać na drugim planie. Czyli albo jest praca, albo po prostu imprezujecie, coś tam robiliście i tę osobę zraniliście. Moja duma jego nie pozwala mi wyciągnąć ręki na zgodę. Najgorsze, co może być chyba, słuchajcie. Twoje słowa rozwaliły mi serce na pół. Zablokowałam się na chwilę. Udowodnię Ci moją wartość, Ty udowodnij mi swoją. Odezwę się pierwsza, no ciekawe. Spójrz głębiej, dowiesz się całej prawdy. A nie patrzysz na opinie innych. No tu się akurat, powiem Wam szczerze, zgodzę z tą osobą. Uczucia to nie zabawka, pamiętaj. Jeszcze coś chcesz tej osobie powiedzieć? Czy jest jeszcze coś, co tej osobie chcesz powiedzieć? Która o Ciebie pyta? Jeszcze coś? Nie, dobra. Lecimy dalszymi wiadomościami. Znowu się chcę tak czuć jak tamtego dnia, gdy Cię zobaczyłem. Dajesz mi popalić w kość. Nie mogę sobie poradzić z tym, jak się zachowałeś w moją stronę. Mi zależało. Nie jestem zadowolony z tego, co dzieje się między nami w tej chwili, obecnej. Cały czas widzę, jak tam stoisz z nim, z nią. Wybacz mi, ja Ci i tak nie wybaczę. Zawzięta ta osoba. Rzucam się w wir pracy, by osiągnąć cele i marzenia. Bez Ciebie czy z Tobą. Mam strach przed zranieniem. Mam strach przed zranieniem. Poprawka. Trzymajcie się, cześć.